potrzebna. No i jeszcze miała tutaj miejsce taka nie za dobra sytuacja, ale nie rozmawiajmy o niej, nie oburzajmy się tym. Pomódlmy się za tego pana. Może temu panu te cipsze nie smakowały, ale nie jest takimi czoskimi dziećmi jak wy i nie usłyszał od swoich rodziców, że tak nie powinno się robić. Dlatego po prostu się za niego pomódlmy. Niech on poczuje, że ta nasza modlitwa jest razem z nim i może następnym razem ten pan tak nie zrobi. Dobrego, spokojnego świętowania dzisiejszej niedzieli.